Drwal to typowo męski zawód. Nieczęsto spotyka się panie wywijające się kierą lub mocujące się z piłą. A takie właśnie zadania czekały uczestników zawodów studentów leśnictwa w Poznaniu. Nie zabrakło dziewcząt, które radziły sobie całkiem dobrze. To był prawdziwy drwalski wielobój. Najpierw trzeba było przygotować sprzęt. Część z tych ludzi miała styczność z pilarkami, z tego typu konkurencjami, natomiast część nigdy w życiu prawie, że nie miała pilarki w ręku, także musimy troszeczkę im też pokazać. I zaczęło się piłowanie, cięcie, przerzynanie i okrzesywanie. Należy okrzesać sęki wystające z dokładnością. Mierzymy grubość, długość zostawionych sęków, a także jak głęboko jest uszkodzone drewno. Nie większe i mniejsze cięcie na czas i na dokładność, ręczne i mechaniczne. W roli drwali studenci leśnictwa z Polski, Danii i Finlandii, prawie połowa płci pięknej. To nie jest zbyt ciężkie dla dziewcząt. W Finlandii w ramach studiów próbujemy pracy pilarkami i trochę się na tym znamy. Polskie studentki nie są gorsze, też ćwiczyły w lesie. Taki zastrzyk adrenaliny przy takim cięciu, w momencie kiedy ścina się drzewo i 20-metrowa sosna przewraca się na ziemię, to jest fajne uczucie. Przed Uniwersytetem Rolniczym drzewa się nie przewracały, można za to było porzucać siekierą do celu. Topór jest od zawsze związany z leśnictwem i myślę, że to jest po prostu przyjemność dla leśnika. Rzuci sobie toporkiem. Przed drużynami jeszcze część teoretyczna zawodów. Zwycięzca będzie znany jutro po zsumowaniu wyników. Dzisiaj najważniejsze jest, że liczba palców się zgadza. Maciej Maliński, Teleskop.